Hej, cześć, pragnę z wami przywitać w kolejnym odcinku z The Elder Scrolls 4 Oblivion. Minęła drobna przerwa od ostatniego odcinku z Obliviona, dlatego też przypomnę, gdzie jesteśmy. W sumie muszę sobie sam przypomnieć, ale dobra, jesteśmy w... obecnie... miejscu, w którym mieliśmy uratować Eretora i dzisiaj właśnie z nim będziemy wracać do bezpiecznego miejsca, czyli do Skingradu. Którym się rzucało czary? Kurczę, już nie pamiętam. F się wyciągał broń. Dobra, C. A chwilę temu mi nie działało. No dobra, jako że możemy już... No. Chodź za mną. No dobra. To było otwarte, ale nie dało się przejść. Nie wnikam. Miejmy nadzieję, że teraz uda się przejść bezproblemowo. Udało się, dlatego też teraz możemy na spokojnie się już udać do wyjścia. A idąc do wyjścia, mam na myśli wyjście do Skingradu. Oczywiście, jak zwykle, skręciłem w złą stronę. Ze mną już tak jest, ja nie potrafię skręcać tam, gdzie trzeba. No i co? Teraz udamy się do samego Skingradu, odprowadzimy Eretora tam, gdzie trzeba. Uważaj, co zabierasz. Jeśli ktoś przyłapie cię na kradzieży, wzrośnie nagroda, jaką wyznaczono za schwytanie cię. No cóż, niestety jest to prawda. Niestety. Nie da się zabierać wszystkiego jak leci. Dobrze, mamy więc... Zerknijmy na mapę. Okej, idziemy więc na południe. Tylko zastanawiam się, którą bramą dostać się do Skingradu. Bo zachodnią wolę nie wchodzić. A jest to spowodowane tym, że ta zachodnia brama niestety nie działa tak, jak bym chciał. O, mam jakieś zwierzaki do upolowania. Może by się je udało upolować. Dzięki magii! Jej, upolowałem jelonka. Upolowałem jelonka dzięki magii! Jej, dziczyzna, super. Dobra. Nie wiem, czy idę w dobrą stronę, ale... chyba tak. Ten głupek idzie, a idzie. O, kwiatek. Taki niebieski. Kurczę, jak tu fajnie. Ale powiem wam, że lepiej się gra w Skyrima i w Morrowinda. No dobra, lecimy dalej tutaj. Do tej wschodniej bramy. Skingradu. Gdzie będziemy mogli wreszcie poinformować o wykonaniu zadania. Wreszcie udało nam się odnaleźć tego cwaniaczka. Oczywiście przed wejściem muszę sobie... zobaczyć, czy mi się gra nie skraszuje, dlatego będę musiał być bardzo ostrożny przy wchodzeniu do następnej lokacji. O, cześć, co masz? Pewnie nic ciekawego. Co jak co, ale lepiej się jednak podróżuje tutaj niż w Morrowindzie, bo pamiętam, że tam podróż była nie dość, że długa, to jeszcze irytująca ze względu na takiego mościów jak ten. A, więc to tu jest to wejście. Czy co, jestem skazany na południową bramę w takim razie. Czy jak się tam ta brama zwie? A nie, tu jest brama, dobra. To jest chyba ta zbugowana, albo i nie. Sam już nie wiem. Dobra, więc sprawdźmy. Hej, cześć. No niestety wszystko się wzięło, skraszowało chwilę po tym, jak wszedłem przez bramę. A raczej nie chwilę potem, tylko dużo dłużej. I wszystko wzięło się, no... jak zwykle zmarnowało. Dlatego też powiem wam, gdzie jesteśmy teraz. Odeskortowałem tamtego Eratora. Pogadałem z szaleńcem, którym rozmawialiśmy ostatnio jeszcze. I poprosił nas o pomoc. W międzyczasie pogadał z nami strażnik i powiedział, że jeżeli coś dziwnego Glatir nas poprosi, to żebyśmy o tym powiedzieli. No i sprawa wygląda następująco, że dostaliśmy rekomendacje do Gildii Magów. No i jako, że ja już to śledztwo zdążyłem przeprowadzić, nie wiem dlaczego, ale wszystko wzięło w łeb,
to po prostu poczekamy sobie te 24 godziny i powiemy Glatirowi, że jednak ta osoba nie prowadzi żadnych akcji przeciwko niemu, nie próbuje go prześladować. Ta Bernadette Peles, jakoś tak. Okej, więc czekajmy do wieczora. Okej, mamy już 11 wieczorem. I nasz jegomość tutaj oczywiście jest. So, you saw Bernadette. Nie obserwowała ani nie śledziła. Really? That is surprising. I was sure she was watching me. Ah, of course. The gold. Here. But there is someone else I need you to investigate. Tutius Sextius, do you know him? A quiet fellow, appears harmless enough, but I've identified him as one of my key suspects. He's a clever one, no doubt about it. Eyes in the back of his head, always seems to know when I'm watching. You should wait outside his house and see what he does when he's not watching me. Jeżeli mam być szczery, to chyba odpuszczę sobie to śledztwo całkowicie, bo po prostu wiem, że nikt go nie śledzi, tak? Ale sprawdźmy więc. Sprawdźmy i to. What do you need? Może on nam coś powie jeszcze. You have something you want to tell me about that nutkin? Myśli, że jest jakiś spisek. Really? He's getting worse then. Thanks for letting me know. If you think he's becoming dangerous, you come straight to me and I'll handle it. Dobra, więc na razie powiedzieliśmy strażnikowi prawdę. Tutus Sextius, szukaj. To też wszyscy koło niego mieszkają akurat. Dobra, więc poszukamy Tutusa Sextiusa, zobaczymy co robi. Również od 6 rano. Tak jak poprzednio. Zobaczmy więc na mapie, gdzie mamy Tutusa Sextiusa. Jeszcze siedzi w domu, dlatego poczekajmy godzinę. I dalej siedzi w domu, więc znowu poczekajmy godzinę. A Tutus Sextius. No. Dalej gdzieś siedzi. It's you. Hi. Dobra, wejdźmy więc do jego domu. Zobaczmy, co on porabia. Jeżeli po prostu sobie siedzi, to przeczekamy to i powiemy Glatirowi po prostu, że nikt go nie śledzi znowu. Prawdopodobnie czuję to, że on stwierdzi, że pracujemy razem z nimi. Or you'd know me. Tutius Sextius. My people have lived in Skingrad since the dawn. I'm sorry, but I don't think I know any Glarthur. Wait, do you mean that strange wood elf that you see wandering around the city? Yes, I've seen him, but never spoken to him. He seems to be at the low gate every morning when I pass by on my way to the castle. Gives me the strangest looks now that you mention it. Almost like he hates me, although I have no idea why. Yes, the strange wood elf who haunts the low gate every morning. You too. No cóż, zdaje się, że gość o Glatirze nie wie nic. I niestety jestem w stanie mu uwierzyć, dlatego też wróćmy do Glatira o tej późnej godzinie tam, gdzie chciał, czyli za kościołem.
Hello? Oho, Gladir tu już się przechadza. Dlatego jestem za tym, byśmy po prostu poczekali. Znowu poczekamy sobie do wieczora. Znowu powiemy mu, że nikt go nie śledzi, bo niestety tak jest. On sobie pewnie pomyśli, że wszyscy są przeciwko niemu i istnieje szansa, że się na nas rzuci. Kto wie. Prawdopodobnie, jeżeli powiemy mu, że ktoś go śledzi, on nam każe zlikwidować tę osobę i nie zdziwiłbym się, jeżeli by tak było. Tell me what you learned about Tutius Sextius. Really? So you're saying that neither Bernadette Penniless or Tutius Sextius is part of the conspiracy against me? Hard to believe. Yes, the gold that you value so highly. I wonder what price betrayal. Never mind that. Well, we shall see. I do have one more name for you. Do you know David Surly? Yes, of the famous Surly Vineyards. Perfect cover for the ringleader of the whole conspiracy. He watches my house constantly. You'll see. He leaves his house early each morning. Watch him and report back to me here. The Surly house is right next door to mine. Be careful. Jezu, wszyscy sąsiadują z nim. O mój Boże. Gość jest naprawdę szalony. Yes? Szalony. I oczywiście tu przychodzi Diaz znowu, czy Dion. Farewell. Jeszcze nic ciekawego się nie dowiedzieliśmy. No ale cóż, to jest wielki dom z podwórzem, tak? I też sąsiaduje z twoim. Dobra, poszukajmy. Ja już nawet nie pamiętam, gdzie ten szaleniec mieszka. Duży dom z podwórzem. Znajdzie się. Poszuka, to znajdzie. Mamy gildię, więc nie. Tu też nie. To po drugiej stronie miasta. Boże, jeśli będziesz się odżywiać, umrzesz z głodu. Gówno, prawda. Ja nie muszę jeść. No i dobra, poszukajmy więc tego domu teraz. Surely Brothers House. Tu mamy pewnie sklepa jakiegoś. No i oczywiście dom Glatira. No i dobra, czekamy więc do rana i zobaczymy, jak on go obserwuje, tak jak wszyscy, to jest przywódca. Surely Brothers House, są w domu, jest ranek, więc wypytajmy ich o Glatira. I'm Gaston. Farewell. Oh, I'm David of Surely Brothers Vineyard. Tu jest. Yeah, well, in all honesty, no. But our wines are very good, and much cheaper than Tamika's very fine product, I assure you. I don't trust you enough. Dobra. I'm listening. Nie ufasz mi. I appreciate the gesture. Łapówka. I'll take that and for me. Thank you. How kind. Thank you. How kind. Dobra, masz. You may have heard that he's a bit touched in the head, Glatir. And that may be true. But he's always been a quiet neighbor, never given us any trouble. Goodbye. No cóż. Zdaje się, że oni też nic nie wiedzą, albo kombinują przykrywkę.
Dlatego też po prostu sobie poczekamy. Ciekawe, co zrobi, jak powiemy mu, że oni też nie chcą go zabić. Chociaż kto wie, może oni go akurat śledzą, ale naprawdę... Takiemu szaleńcowi ciężko uwierzyć. Oczywiście, zaczęło padać. A my lećmy. Lećmy. Lećmy w to miejsce, do którego się musimy udać, czyli znowu pod kaplicę. On nam pewnie nie uwierzy, stwierdzi, że jesteśmy częścią spisku. Tak coś czuję. A gdy powiemy mu, że faktycznie on go obserwuje, to skończy się to tak, że zleci on nam zabójstwo. Jestem tego prawie pewien. How are you today? Dobra, więc lećmy. Jesteśmy już bardzo blisko, bo jest on tuż za rogiem. Tuż za tym rogiem, tuż za tym rantem, kantem. I on tu stoi, już go widzę. Tutaj, już właśnie tutaj stoi, tak. O, już go mamy. Dobra, zapiszmy, więc. Just as I suspected. Co mu powiemy? Wcale się nie szpieguje. Not one of them involved in the conspiracy, and you expect me to believe that? Now I know for sure that they are all in on it, and therefore they all have to die, starting with you. Boże, on jest szalony. On ma tą kosę. Ja pierdzielę, on ma tę kosę. Dion, gdzie jesteś? Dion, pomocy. No cóż. Glatir padł. Miał kosę, która jest całkiem sporo warta. Ale hej, teraz mamy jego mieszkanko. Przynajmniej tyle. Pytanie, gdzie jest Dion teraz? He turned up dead. I guess someone finally got. Goodbye. Znaleziono. Przecież sam widziałeś, jak go ubijaliśmy. Pogadajmy więc z Dionem. Ciekawe, co on nam powie. Is there a problem? He turned up dead. You too. No cóż, nikt nam raczej nie uwierzy, jak powiemy, że nas zaatakował, chociaż prawdopodobnie by nam w to uwierzyli, ale wszyscy utrzymują wersję, że znaleziono go martwego. No i cóż, no, niech tak będzie. Ja się z wami teraz pożegnam. Nie wiem, czy zaproszę was na kolejne odcinki, prawdopodobnie nie, bo... No cóż, jakby to powiedzieć... Będzie to w oddzielnym materiale i o tym po prostu opowiem. No nic, teraz się z wami żegnam i zapraszam was na Crusader Kings... Armę. Cześć.